Wybitni ludzie i ważne wydarzenia zostawiają po sobie ślady, także armie, także ich dowódcy. W Rebertowie wszystko jest historią. Ponad 100 lat temu powstała tu Wyższa Szkoła Wojenna. Budynek, przed którym stoimy, przenosi nas prawie 90 lat wstecz. Mieściło się tutaj przed II wojną światową Centrum Wyszkolenia Piechoty. Obecnie to siedziba Biblioteki Głównej Akademii oraz siedziba Instytutu Historii Wojskowej. Wyjątkowe tablice nad głównym wejściem przedstawiają trzech naszych wielkich wodzów. Po prawej król Jan III Sobieski, po lewej hetman polny koronny Stefan Czarniecki. Po środku znajduje się płaskorzeźba marszałka Józefa Piłsudskiego. To wierne kopie historycznych oryginałów, które zaginęły w czasie II wojny światowej w wirach historii. W Instytucie Historii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej pracują ludzie z pasją. To konieczne, bo poznawanie zagadnień związanych z historią powszechną, z historią Polski, z historią wojskową, historią służb specjalnych i działaniami analitycznymi wymaga zaangażowania i oddania. To dlatego otwieramy nowy kierunek studiów na Akademii Sztuki Wojennej – historię. Na studiach pierwszego stopnia na kierunku historia studenci będą mogli wybrać jedną z trzech specjalności. Są to historia wojskowa, historia służb specjalnych i archiwistyka. Ludzi z takim wykształceniem potrzebują muzea, potrzebują archiwa, wydawnictwa i struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, w tym siły zbrojne. Serdecznie zapraszam do Instytutu Historii Wojskowej. Historia wraca do Rembertowa. Dołącz do nas.